kolejka spotkań o mistrzostwo żużlowej Ekstraligi 8, czyli początek drugiej rundy, początek rundy rewanżowej na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Atlas podejmuje drużynę Pergo Gorzów. Przed tygodniem w Gorzowie było 48-42 dla gospodarzy, a oto zespół gorzowski. Z numerem pierwszym Jason Crump, dwójka to Tomasz Cieślewicz, trójka Tomasz Bajerski, z czwórką Craig Boyce, z piątką Piotr Świst, z szóstką Michał Aschenberg i siódemka Rafał Okoniewski. Zespół przyprowadził Stanisław Chomski i drużyna gospodarzy wrocławski Atlas. Z numerem dziewiątym Greg Hancock. Oto właśnie Amerykanin po prawej stronie. Z dziesiątką Dariusz Śledź. Jedenastka Jacek Krzyżaniak. Z dwunastką John Cook. Trzynastka Robert Sawina. Czternastka Mariusz Węgrzyk. I z piętnastym drugi z wrocławskich młodzieżowców Andrzej Zieja. Zespół prowadzi Andrzej Koselski, a spotkanie sędziować będzie bardzo dobry, równo prowadzący spotkania Ekstraligi Ryszard Głód z Bydgoszczy. A za chwilę wyścig pierwszy. I oto pierwszy z uczestników wyścigu inaugurującego dzisiejsze spotkanie, jadący w kasku niebieskim z czwartego pola startowego Dariusz Śledź. Jego partnerem w zespole Atlasa będzie Greg Hancock, który zajmie miejsce na drugim polu startowym. Para zespołu gości to Jason Crump, żółty pokrowiec na kasku, tor pierwszy, i Tomasz Cieślewicz, kask biały, trzecie pole startowe. Piękna, słoneczna pogoda, raczej niesprzyjająca do tego, by czas spędzać na sportowych obiektach, ale mimo to na trybunach Stadionu Olimpijskiego około 7-8 tysięcy widzów, którzy miejmy nadzieję będą przeżywali wspaniałe, wielkie emocje. A mecz stał będzie naprawdę na wysokim poziomie, tak jak to miało miejsce przed tygodniem w Gorzowie, gdzie emocji nie brakowało, gdzie walka trwała aż do ostatniego wyścigu. I wówczas bardzo dobra postawa w końcówce przede wszystkim Jasona Crumpa i Piotra Śwista oraz Rafała Okoniewskiego zadecydowała, że to gospodarze święcili triumf. Pora na rewanż, przypominam. Jason Crump, Greg Hancock, Tomasz Cieślewicz, Dariusz Śledź. Wyścig pierwszy, Tadeusz Proc, kierownik startu, takimi zdecydowanymi, kategorycznymi ruchami wzywa zawodników pod taśmę. Za chwilę zwolni przycisk pan Ryszard Głód z Bydgoszczy, taśma pójdzie w górę i rozpocznie się wyścig pierwszy tego spotkania. 7 punktów dużych na koncie Pergo, 5 Atlas. Co się zmieni po dzisiejszym meczu, okaże się za półtorej godziny. Bardzo dobry start Crumpa, nieco gorszy Hancocka, no i niespodzianka na czele para gości Jason Crump, Tomasz Cieślewicz, a Dariusz Śledź już wyraźnie z tyłu. Walczy Greg Hancock o to drugie miejsce z młodym zawodnikiem z Gorzowa. Udany atak Amerykanina po wewnętrznej i Greg Hancock i drugi z Amerykanów John Cook przyjechali dopiero na 3 kwadranse przed rozpoczęciem spotkania. Cook jechał ze Stanów, Hancock z Londynu. Nie mieli okazji, by dokładnie przyjrzeć się na wieczni toru. No i być może nie są jeszcze tak spasowani, jakby sobie tego sami życzyli, a także trener Andrzej Koszerski. Kończą drugie okrążenie, rozpoczyna się trzecie. Na czele Jason Crump, drugi Greg Hancock, trzeci Tomasz Cieślewicz, ostatni Dariusz Śledź. Nie, to oczywiście początek był trzeciego okrążenia. Biało-czarna szachownica w rękach Tadeusza Proca. Koniec wyścigu pierwszego i sukces zespołu gości, zespołu Pergo Gorzów. I
za chwilę wyścig drugi z udziałem Tomasza Bajerskiego i Craiga Boysa, to para zespołu Bergo Gorzów oraz Jacka Krzyżaniaka i Johna Cooka z wrocławskiego Atlasa. Piękna, słoneczna pogoda, około 7-8 tysięcy, jak mówiłem, widzów. Chyba nawet przybyło kilkudziesięciu lub kilkuset w ciągu ostatniego kwadransa. Taka pogoda niezbyt sprzyja oglądaniu zawodów żużlowych, raczej wypoczynkowi nad wodą, ale cóż dopiero mają powiedzieć ci faceci w kewlarowych kombinezonach, w kaskach na głowach. I naprawdę jest bardzo, ale to bardzo gorąco. Tomasz Bajerski, pierwsze pole startowe, kask żółty, Craig Boyce, kask biały i tor trzeci oraz Jacek Krzyżaniak w kasku czerwonym i John Cook w kasku niebieskim na czwartym polu startowym. Para zespołu gospodarzy. Jak mówiłem, Cook i Hancock przyjechali krótko przed spotkaniem do Wrocławia. Nie mieli okazji nawet, by porządnie spasować się z torem. No i być może będą musieli dokonywać poprawek już w trakcie samych zawodów. Boys zawiódł przed tygodniem w Gorzowie. Zaledwie jeden, jedyny punkcik, no ale trener Stanisław Chomski dał mu kolejną szansę. Liczy na rehabilitację doświadczonego 33-letniego Australijczyka. Skończy dokładnie 2 sierpnia te 33 lata. A i Crump i Boyce to zawodnicy, którzy startują na co dzień w angielskim klubie Kings Lynn. To w ogóle taki klub typowo australijski, bo oprócz Crumpa i Boyce'a są tam także Lee Adams i Shane Parker. Jeżdżą ponadto obaj Australijczycy w Szwecji, Craig Boyce w Västervik, natomiast Jason Crump w Bargarnie, ale także i Amerykanie Hancock w Rospigarnie oraz Cook w Smedernie. Wyścig drugi. Bajerski, Krzyżaniak, Boyce oraz Cook. Znowu fatalny start zespołu, pary zespołu gospodarzy. Lepiej zrobił to John Cook przez moment na drugim, potem na trzecim miejscu, a w tej chwili przebili się obaj wrocławianie przed jadącego w kasku żółtym Tomasza Bajerskiego, ale Craig Boyce pałający rehabilitacją za ten nieudany występ w Gorzowie. Wyszedł bardzo dobrze spod taśmi, skutecznie broni się przed atakami Johna Cooka. Kończą drugie okrążenie Boyce, Cook, Krzyżaniak, Bajerski. Tor równy, chyba na razie niezbyt przyczepny, jak się odrzuci nieco na zewnątrz ta luźniejsza warstwa. Może złapią przyczepność zawodnicy, będzie więcej wyrównanych pojedynków, więcej walki na dystansie. Nie rezygnuje z Bajerski, atakuje ciągle będącego na trzeciej pozycji Krzyżaniaka. Obaj zaczynali karierę kiedyś w Toruniu, no a teraz jeden reprezentuje barwy klubu z Wrocławia, drugi z Gorzowa, wygrywa Craig Boyce. 3 punkty na koncie Australijczyka z Pergo. No i właśnie, i proszę, obejrzał się na chwilę tylko Boyce, wyluzował się, odpuścił i spowodował upadek Johna Cooka. Taka trochę niefrasobliwa postawa, ale wraca po swojego rywala z toru w tej chwili Craig Boyce. 3 punkty dla niego, 2 dla Cooka, 1 na koncie Krzyżaniaka. Bez punktu Bajerski, 3-3 w wyścigu drugim i po 2 gonitwach 7-5 prowadzenie zespołu Pergo Gorzów. I za chwilę jedna zmiana w awizowanym wcześniej składzie. Pojedzie w miejsce Aschenberga, Rafał Okoniecki. Tego się należało oczywiście spodziewać. Aschenberg zastąpił najpierw wcześniej podawanego w składzie Tomasza Kwiatkowskiego, ale należało się liczyć z takim manewrem ze strony trenera Chomskiego. Także Aschenberga nie zobaczymy w tej gonitwie. Pojedzie Rafał Okoniewski, a więc wyścig trzeci z udziałem następujących zawodników. Na torze pierwszym widzą go Państwo na swoich ekranach w kasku czerwonym, ustawiony już pod taśmą Robert Sawina w kasku żółtym na drugim polu startowym. Zamelduje się za chwilę Piotr Świst w kasku niebieskim na trzecim polu startowym, Mariusz Węgrzyk i w kasku białym Rafał Okoniewski. Wczoraj odbył się 17 już memoriał Jana Ciszewskiego w Rybniku. Wygrał Tomasz Golot. Trzeci był Robert Sawina. Czwarty Piotr Świst. Startował tam także z różnym powodzeniem Mariusz Węgrzyk, a więc 3 zawodników z wczorajszego emocjonującego, stojącego naprawdę na znakomitym poziomie memoriału. Zobaczymy w wyścigu trzecim spotkania Atlas Pergo. Robert Sawina, Piotr Świst, Mariusz Węgrzyk, Rafał Okoniewski i wyścig czwarty.
naprawdę trochę lepiej. Trochę lepiej wrocławianie na czele. Robert Sabina, trzeci Węgrzyk, na miejscu drugim Piotr Śwista. O, Koniewski jakby zaskoczony nieco tym wejściem w skład w tym momencie. Pozostał na czwartej pozycji. A więc na czele doświadczona para. Robert Sabina przed Piotrem Świstem, a za nimi młodzieżowcy. Chyba najlepsza para młodzieżowców w tej chwili w naszym kraju. Mariusz Węgrzyk i Rafał Okoniewski. Okoniewski zdobył dotąd aż 67 punktów. Jest przecież młodzieżowcem dla swojego zespołu w dotychczasowych meczach 7 pierwszej rundy. 65 na koncie Węgrzyka. To świadczy, że mają bardzo zbliżone umiejętności. Rozpoczęli ostatnie okrążenie. Ciągle Okoniewski walczy z Węgrzykiem, któremu motocykl nie ciągnie. Chyba jednak tak obejrzał się, spojrzał w lewo, gdzie jest Okoniewski. Mariusz Węgrzyk mocno z przodu, Sabina na miejscu drugim. Ciągle Świst trzeci wybronił się na tej trzeciej pozycji Węgrzyk, ale z ogromnym trudem atakowany do końca przez Rafała Okoniewskiego. 4-2 zwycięstwo zespołu gospodarzy i po trzech wyścigach remis w meczu Atlas Pergo 9-9. Wspaniała walka przed chwilą na dystansie z Mariuszem Węgrzykiem, nie udało się. Nie udało się, ze startu dość kiepsko wyszedłem i podniosło mnie do góry. Troszeczkę miałem motor za słaby. Teraz postanowiłem przełożyć to co trzeba i zobaczymy dalej, trzeba jechać dalej. Trzy wyścigi, a mecz zaczyna się jakby od nowa, remis. Tak, jeszcze jest tych wyścigów do końca dość dużo, także wszystko jest jeszcze możliwe. Coraz częściej startujesz z pozycji rezerwowego. Czy bardziej się czujesz zmobilizowany właśnie startując z siódemką? Znaczy się, osobiście nie lubię jeździć pod rezerwą. Myślę, że wszyscy zawodnicy nie za bardzo na to patrzą, no ale jak trzeba, to i trzeba z rezerwy. Trener postawił dzisiaj na Craiga Boysa i w pierwszym wyścigu ten zawodnik chyba kolegom z drużyny sprawił miłą niespodziankę. No na pewno, byle tak dalej. Zobaczymy, będzie dobrze. Trzymamy kciuki. Piotr Winiarz do Wrocławia trafił na mały kontrakt, ale póki co nie startuje. Czy nie żałujesz swojej decyzji? Nie, na pewno nie. Przyszedłem do Wrocławia z własnej woli. Na pewno jeździ mi się tutaj bardzo dobrze. Dostałem dwa wspaniałe silniki, na których się dobrze czuję. Na ostatnim treningu też dobrze jechałem. Praktycznie od początku swojej kariery chyba nie miałem jeszcze takich szybkich motorów. Muszę się po prostu wjechać, bo na początku sezonu miałem treningi, później upadek z Latosińskim, też miałem przerwę i powoli dochodzę już do siebie. Myślę, że w następnym spotkaniu może już wystąpię. Czy po trzech wyścigach ten wynik to dla ciebie niespodzianka? Na pewno nie. Gorzów jest też bardzo mocnym zespołem. W Ekstraklasie praktycznie wszystkie są drużyny bardzo mocne. Myślę, że dzisiejsze spotkanie wygramy, tylko na początku trzeba się poprzekładać i myślę, że z czasem to będzie, że spotkanie będzie na naszą korzyść i będzie to wyższa wygrana niż przegrana w Gorzowie. Czekamy, aż pojawisz się na torze. Do zobaczenia na torze. No i za chwilę wyścig czwarty. Usłyszeli Państwo wypowiedzi dwóch zawodników. Ja myślę, że to bardzo interesujące, co powiedział Piotr Winiarz. Nie miał nigdy tak doskonałych silników. To świadczy o profesjonalnym podejściu we Wrocławskim Towarzystwie Sportowym do tego, co dzieje się we wrocławskim, nie tylko wrocławskim żużlu. Wyścig czwarty z udziałem następujących zawodników. Kask czerwony, tor pierwszy, Jacek Krzyżaniak. Kask żółty, drugie pole startowe, Jason Crump. Kask niebieski, tor trzeci, John Cook. I kask biały, czwarte pole startowe, Tomasz
Cieślewicz. Bardzo dobry występ Jasona Krampa w jego pierwszym dzisiejszym starcie. Nieco gorzej zaprezentował się Jacek Krzyżaniak. Nie najgorzej John Cook, który zakwalifikował się w piątek do kolejnej fazy przyszłorocznej edycji Grand Prix w Stanach Zjednoczonych na turnieju z udziałem najlepszych Amerykanów. Poza Hamillem Hancockiem był siódmy, wygrał Mike Faria, drugi był Josh Larson, trzeci Chris Manchester, siódmy Cook, ale jedzie dalej. Sympatyczna, wspaniała postać, dobry duch zespołu Atlasa w końcu ubiegłego sezonu i także od początku tego. Będzie miał okazję za chwilę, by udowodnić, że na żużlu naprawdę jeździć potrafi. Jacek Krzyżaniak, Jason Crump, John Cook, Tomasz Cieślewicz. I mamy wyścig czwarty przy remisie 9-9. No i tym razem letnie wrocławianie. Mówił Piotr Winiarz, że nie spasowali się jego klubowi koledzy jeszcze z torem jak należy. Nie wyczuli go do końca. Chyba w tej chwili już z przełożeniami wszystko w porządku. Dokonali poprawek i na czele John Cook, na miejscu drugim Jacek Krzyżaniak, trzeci Tomasz Cieślewicz, a Jason Crump to chyba jednak duża niespodzianka na pozycji ostatniej. Rudowłosy Australijczyk nie zrezygnuje zapewne. Jest ambitny czasami aż zbyt bardzo, co powoduje niejednokrotnie konflikty na to, że z udziałem tego zawodnika. Tym razem jednak odstał wyraźnie nawet od trzeciego Tomasza Cieślewicza. Kończą trzecie okrążenie. Poprawka przy okularach, rzucenie osłonki przez Johna Cooka. Po raz kolejny nie zawodzi. Cudowna postać. Będą mu za chwilę bili gorące brawa kibice wrocławscy. Kuk kończy, zdobywając 3 punkty. Wada Jacka Krzyżaniaka, jeden na koncie Tomasza Cieślewicza. Bez punktu pozostaje Jason Crump, a więc pierwsze w tym meczu podwójne zwycięstwo. Zwycięstwo dla gospodarzy. Atlas wygrywa zatem 5-1 i 14-10. Czteropunktowe prowadzenie zespołu dowodzonego przez Andrzeja Koselskiego. Wyścig piąty z udziałem Craiga Boysa i Tomasza Bajerskiego. To para zespołu Bergo Gorzów, Robert Sawina, Mariusz Wędrzyk, reprezentanci wrocławskiego Atlasa. Piąta gonitwa, 4 punkty przewagi gospodarzy. No, napawają pewno maleńkim optymizmem ekipę, która jak dotąd chyba jednak lekko zawiodła. 5 dużych punktów, przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraligi. To małe rozczarowanie, no ale wszystkie mecze są na styk, bardzo wyrównane, idzie walka na całego, jak się zwykło określać, na śmierć i życie. No i stąd te nieoczekiwane wyniki, jakich dotąd byliśmy świadkami. Craig Boyce wygrał swój pierwszy wyścig. Nieźle zaprezentował się w nim także Tomasz Bajerski, który wystartował dobrze, no ale potem znacznie gorszy na dystansie, dał się wyprzedzić obu rywalom i zakończyła się zatem ta gonitwa remisem 3-3, a z kolei Sawina bezbłędny w swoim pierwszym starcie zwyciężył przed Świstem i Mariuszem Węgrzykiem. Ponownie te dwie pary będziemy mieli okazję zobaczyć w akcji. Nie wytrzymują nerwowo zawodnicy. Tomasz Bajerski niezadowolony ze swojego pierwszego występu. Dokładnie spojrzał na motocykl, czy silnik pracuje tak jak powinien. Większość zawodników jeździ na Jawach. Popularniejsza marka rodem z Dywiżowa. A teraz wyścig piąty. Oj, dobrze, bardzo dobrze. I Boys po raz kolejny. Fatalnie spisał się Węczyk, poszedł na zewnętrzną, wytracił szybkość, zakopał się, spadł na czwarte miejsce na czele Boisk, drugi Sawina, trzeci Bajerski, czwarty Węczyk.
Sabina nie rezygnuje, 13 na plastronie, jemu na ogół przynosi szczęście, to wielki bojownik, oglądaliśmy go we wspaniałej walce z Piotrem Świstem podczas wczorajszego memoriału Jana Ciszewskiego, a teraz błąd popełnił Bajerski, on także szeroko, okazuje się, że blisko bandy tor nie trzyma, potworzyły się już maleńkie kolejny, no i zawodnicy walczą tam z motocyklami, robią wszystko, by się tylko na nich utrzymać, kończą trzecie okrążenie bez zmian na czele Great Boys, drugi Robert Sabina, trzeci Tomasz Bajerski, czwarty Mariusz Węczyk, chyba tak się zakończy ten wyścig, piąty, wygrają zatem goście 4-2, a Great Boys udowadnia, że ten jego bardzo, ale to bardzo nieudany start w przednim meczu tydzień temu w Gorzowie to był rzeczywiście wypadek przy pracy. Zaufał mu trener Chomski. Z całą pewnością teraz tej decyzji nie żałuje. Wyścig szósty i zmiana spodziewana zresztą, miejsce Aschenberga, Michała Aschenberga zajął Rafał Okoniewski, pojedzie z toru trzeciego w białym kasku, na torze pierwszym w kasku żółtym jego partner klubowy Piotr Świst. Gospodarze żużlowcy Atlasa Wrocław to Dariusz Śledź, drugie pole startowe kask niebieski i Greg Hancock w kasku czerwonym, tor czwarty, ten najbliżej bandy okalającej ów granitowy tor na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. 16-14 prowadzenie po 5 wyścigach gospodarzy. Wyrównany mecz, podobnie jak w Gorzowie, gdzie jeszcze po 11 gonitwach był remis. No, końcówka dopiero rozstrzygnęła, byli w niej lepsi gorzowianie. Być może także będzie podobnie dzisiaj we Wrocławiu, a to zwiastuje ogromne emocje. Świst, Śledź, Okoniewski, Hancock i wyścig szósty. Dobrze Śledź, bardzo dobrze wystartował Śledź, strzelił się niemal idealnie. Także po prawej ręce Śwista wychodzi na miejsce drugie Greg Hancock. Doświadczona para drużyny Atlasa na czele. No jeśli potrafią pojechać tak jak to czynili wielokrotnie, jeśli to zrobią, wówczas nie powinni dać się wyprzedzić choćby jednemu z rywali. Trzeci Świst, czwarty Okoniewski po raz który. Super utalentowany młodzieżowiec z Gorzowa zamyka stawkę zawodników. Obejrzał się Hancock, jak daleko są rywale, no stracili już w tej chwili sporo, Świst trzeci, Okoniewski cały czas czwarty, zapewne Hancock, nawet gdyby mógł, nie będzie atakował wiodącej pozycji Śledzia, liczy się przecież dobro zespołu. Raz jeszcze spojrzał, widzieli Państwo Hancock, teraz już wie, że na tym ostatnim okrążeniu tylko defekt mógłby odebrać wrocławianą podwójną wygraną, powtórną. W tym meczu już raz się to zdarzyło w wyścigu czwartym. Nic się takiego jednak tym razem nie zdarzy. 3 punkty dla Śledzia, 2 dla Hancocka, 1 na koncie Śwista. Bez punktu po raz który pozostaje Okoniewski, a więc 5-1 dla zespołu gospodarzy. 21-15. 6-punktowe prowadzenie Atlasa. 6 punktów to daje szansę trenerowi Stanisławowi Chomskiemu na wprowadzenie tak zwanej rezerwy taktycznej. Żółte, jak niektórzy mówią, bursztynowe pulsujące światło, już pracuje sędzia. Głód z Bydgoszczy włączył czas 2 minut dla wszystkich zawodników.
Oczekiwaliśmy przede wszystkim na Tomasza Cieślewicza, który za chwilę zamelduje się przed taśmą startową, pojedzie z toru pierwszego. Jego partnerem jest Jason Crump, trzecie pole startowe. Gospodarze to Mariusz Węgrzyk, kask niebieski, tor drugi, i Robert Sawina w kasku czerwonym na czwartym polu startowym. Węgrzyk jak dotąd zawodzi, jeszcze bardziej Rafał Okoniewski. Nie wiem, czy to zmęczenie, czy też psychicznie nie wytrzymują młodzieżowcy odpowiedzialności. Przekonamy się w dalszej części tych zawodów. Tomasz Cieślewicz na razie bez rewelacji, ale także nie najgorzej, chyba specjalnie nie zawodzi. Cieślewicz, Węgrzyk, Crump, Sawina, wyścig siódmy. Znakomicie Crump, on potrafi kraść, przepraszam za to określenie, starty, strzelił się, ale teraz po prawej rewelacyjnie między prawy łokieć Crumpa a deski, a bandę wcisnął się Robert Sawina, przepchnął jak rakieta i już deklasuje rywali, a to samo czyni w tej chwili Mariusz Węgrzyk. No, obawiałem się, czy nie strzepi się motocyklami z Tomaszem Cieślewiczem, nie tak, więc dwa udane ataki żużlowców zespołu gospodarzy. Stawiny na pozycję Crumpa i Węgrzyka, który wyprzedził Tomasza Cieślewicza. Duża różnica między pierwszą dwójką, a tymi zajmującymi pozycję trzecią i czwartą. Chciał ostro po zewnętrznej przeatakować Cieślewicz. Teraz ścinał do krawężnika klasyczne nożyce, ale na razie zamyka stawkę. Rozpoczęli ostatnie okrążenie i tylko trwa walka ciągle o ten jeden, jedyny punkcik. I albo Mariusz Węgrzyk rzeczywiście nie jest dzisiaj w najlepszej dyspozycji, albo jego motocykle źle ciągnął. Wygrywa Sawina, zdobywa 3 punkty, drugi Crump i 2 oczka, trzeci Węgrzyk, 1 punkt, bez punktu Tomasz Cieślewicz. Po raz kolejny wygrywają gospodarze, to jest ich czwarte zwycięstwo w tym spotkaniu, tym razem 4-2 i przewaga rośnie do punktów 8, 25 do 17 po 7 wyścigach. Prowadzenie drużyny wrocławskiego Atlasa. I za chwilę wyścig ósmy. Walka idzie nie tylko o wygraną w tym spotkaniu o duże 2 punkty, być może także nawet o czwarte miejsce w tabeli, w ligowej tabeli, która to miejsce gwarantuje udział później w play-off, a więc walkę o medale tegorocznych rozgrywek. Walczą także zawodnicy, przygotowując się, przynajmniej niektórzy z nich, do prestiżowych zawodów, tak jak Tomasz Golob czy Rafał Dobrucki do Grand Prix, a pozostali uczestniczą w eliminacjach do przyszłorocznego cyklu, ale o tym za chwilę, bowiem wyścig ósmy przed nami. Kask czerwony, pierwsze pole startowe. Greg Hancock, Tomasz Bajecki w kasku żółtym na torze drugim. Tor trzeci, Dariusz Śledź, który już się spasował z torem, pojechał znakomicie w swoim poprzednim występie. No i Craig Boyce, który jak dotąd rzeczywiście spisuje się świetnie. To miła niespodzianka dla Stanisława Chomskiego, szkoleniowca zespołu z Gorzowa. Hancock, Bajerski, Śledź, Boyce, wyścig ósmy. Ale Śledź świetnie wystartował, spojrzał gdzie po lewej, Greg Hancock. No i znowu ta para daje okazję do entuzjazmu, do wielkiej radości wrocławskim kibicom. Ale z pewnością gorzowianie nie zrezygnują. To wyrównany, mocny zespół, nie rezygnujący nigdy do samego końca. Jeśli tylko będzie okazja do zmiany rezultatu, wówczas z całą pewnością szansę wykorzystają. Póki co wewnętrzną część toru, tak zwaną małą, trzyma Hancock, bliżej jego środkowej części Dariusz Śledź obejrzał się, sprawdził, gdzie jego partner, sprawdził także, gdzie rywale. Oto na Państwa ekranach popularny Rybka. Jeszcze raz spojrzał, widzą Państwo, oni kontrolują cały czas przebieg tego ósmego wyścigu. Rozpoczęli ostatnie okrążenie, bardzo daleko z tyłu Craig Boyce. No, tym razem zawiódł na całej linii, już spasował.
To nie defekt motocykla. Widzi, że nie ma szansy. Australijczyk rezygnuje, oszczędza motocykl, a tymczasem wygrywa Darek Śledź. Drugi Greg Hancock. To nie ma znaczenia dla wrocławian, kto jest pierwszy, kto drugi. Przecież ten na drugim miejscu, przyjeżdżając za kolegą klubowym, zdobywa także tak zwanego bonusa. 5-1, trzecia wygrana w tym stosunku wrocławian i 30-18. Przewaga gospodarzy wzrasta już do 12 punktów. Początek meczu trudny, był remis, teraz odskoczyliście zdecydowanie, chyba można być już powoli spokojnym. Daj Boże, żeby tak się skończyło, żebyśmy odjechali na te 8 punktów, które jest nam potrzebne, żeby było dobrze w dwóch meczu. Mam nadzieję, że pojedziemy na tym poziomie już do końca. Patrzę teraz w tej chwili na tablicę, jest 8-punktowa przewaga i o to w dniu dzisiejszym chodzi. Trener postawił na Darka Śledzia, o miejsce walczy Dariusz Śledź z Piotrkiem Winiarzem i Dariusz dzisiaj nie zawodzi. Dokładnie tak. Dobrego cela ma nasz trener, także gratuluję mu i oby wszystkie jego decyzje były prawidłowe. Jakie są Pana zdaniem przyczyny tak słabej postawy Pergo w tych ostatnich wyścigach? Naprawdę, nie chciałbym tutaj oceniać moich kolegów z drużyny. My u nich też dostaliśmy niezłe lanie, także fajnie by było, gdyby oni u nas zostali troszkę lepsi. Czekamy na efektowne wyścigi Pana wykonania. Dziękuję bardzo. Miał oko Wasz trener, że wystawił do składu Boysa. Boys nie zawodzi, ale nie najlepiej jeżdżą pozostali zawodnicy. Między innymi chyba Ty też nie możesz być do końca zadowolony ze swojej postawy dotychczas. No nie jestem zadowolony z dzisiejszego występu, może tak powiedzieć, jeszcze nie koniec. No jest bardzo twardo, trudno się dopasować. Myślę, że za mało wody troszeczkę leją i ja na przykład na twardym to, że nie potrafię tak jeździć niż na przyczepnym lepiej. No jeszcze zostało troszeczkę biegów. Myślę, że teraz coraz lepiej jest, dochodzimy do ładu, dojdziemy i z powodzeniem wygramy może. Czyli Twoim zdaniem mecz jeszcze nie jest rozstrzygnięty? Jeszcze nie, ale jeszcze do biegów jest troszeczkę do końca i myślę, że jeszcze możemy wygrać. Jak oceniasz pierwszą rundę zasadniczą, pierwszą część rundy zasadniczej w wykonaniu Pergo? Czy to miejsce i te punkty, które zdobyliście, Was satysfakcjonują? Na pewno nie. No, widać, że z dużą przewagą przegrywamy. Będzie bardzo ciężko odrobić. No, początki biegi były lepsze niż teraz, no ale chyba dojdziemy do ładu z tymi trybami i powinniśmy się dopasować i jechać. Ja pytam o całą rundę dotychczasową. Czy uważasz, że Wasze miejsce i Wasze punkty to dobry wynik? Myślę, że tak. Nasza drużyna jest troszeczkę młoda i jeszcze do końca do sezonu też koniec meczu mamy u siebie i wyjazdowe troszeczkę słabsze. Myślę, że tak się dopasujemy i cała drużyna, to troszeczkę pechowo przegrywamy 4 punktami u siebie, przegrywaliśmy na wyjazdach, było trochę pechowo. Myślę, że wszyscy jak się skoncentrujemy, to podwyższymy ten w tabeli. Życzę przede wszystkim bezkolizyjnej jazdy. Dziękuję. Wyścig 9, sytuacja już w tej chwili bardzo niekorzystna dla drużyny Pergo Gorzów, która do tej 9 gonitwy desygnowała następującą parę. Rafał Okoniewski, kask biały, pierwsze pole startowe i Piotr Świs, kask żółty, tor trzeci. Gospodarze Atlas Wrocław, John Cook, tor drugi, kask niebieski i Jacek Krzyżaniak w kasku czerwonym na 4 polu startowym. Krzyżaniak kopie, to jest popularne uprawianie gleby, jak niektórzy mówią. Po prostu szuka najbardziej przyczepnego pola do startu. Jak dotąd spisuje się chyba nieco gorzej niż należało tego oczekiwać. Okoniewski, Kuk, Świst, Krzyżaniak, wyścig 9. I znowu Krzyżaniak trochę zbyt bojaźliwie, no i wywrócił się. Będzie za chwilę chyba wyścig przerwany przez sędziego Ryszarda Głoda, tak? Ale jaką podejmie decyzję? Myślę, że jednak Jacek Krzyżaniak, choć wywrotka miała miejsce na pierwszym łuku, może zostać z tego wyścigu, z powtórki tego wyścigu wykluczony. Poczekajmy jeszcze chwilę, poznamy decyzję sędziego Ryszarda Głoda z Bydgoszczy. Thank you.
I tak jak mówiliśmy, decyzja jednoznaczna. Oto Jacek Krzyżaniak nieatakowany, sam się wywrócił, spowodował zagrożenie na torze, niebezpieczną sytuację i sędzia chyba słusznie wykluczył zawodnika wrocławskiego Atlasa z powtórki wyścigu 9. A więc zobaczymy po raz kolejny na starcie jedynie trzech zawodników: Johna Cooka, Piotra Śwista i Jacka Krzyżaniaka. Mamy zatem powtórkę wyścigu 9. Osamotniony John Cook będzie musiał się bronić przed atakami dwójki Okoniewski, Świst, ale ponad 41-letni Amerykanin nieraz już udowodnił, że nie boi się żadnego z rywali ani żadnej konfrontacji. A teraz wjechał w taśmę i rzeczywiście może się nikogo nie boi, ale musi się bać sędziego, zostanie wykluczony. A zatem 5-0, no fatalnie się dla gospodarzy ułożył ten wyścig 9. Wykluczenie Johna Cooka, także tu nie było najmniejszych wątpliwości. No i w tej chwili mogą sobie gorzowianie pojechać zupełnie luźno, po to by nie niszczyć opon, nie eksploatować silników. Oto właśnie podbieg Stanisław Chomski, prowadzący zespół z Gorzowa, wytłumaczył swoim zawodnikom, co mają uczynić. No i ci teraz spokojniutko odjadą, po prostu 4 okrążenia. A my nie mamy się czym emocjonować. Ja może w takim razie opowiem, iż 22 czerwca odbędą się dwa półfinały. Dwa, na ogół są dwa kontynentalne indywidualnych mistrzostw świata w Gdańsku i Wolching. W Gdańsku pojadą Protasiewicz, Łamek, Skórnicki, prawdopodobnie Jabłoński, miejsce kontuzjowanego Dadosa. No a w Olching będzie prawdziwy półfinał gorzowski, jako że na starcie staną Okoniewski, Świst, Bajerski, a oprócz nich Walasek i wrocławianin Sawina, a także z bardziej znanych zawodników Kastania, Brel, Ferian, Aleś i Łukasz Drymlow. A więc oglądamy sobie taką towarzyską jazdę. Rzadko się takie obrazki zdarzają, nie tylko w polskiej, nie tylko w ekstralidze. No ale cóż, szczerze mówiąc nie rozumiem tego, co się stało. Nie wiem dlaczego poddenerwowany Cook wjechał tę taśmę, przecież przewaga gospodarzy była bardzo, ale to bardzo wyraźna. No i w tej chwili już właściwie stanęli goście, już nawet pogłupieli do tego stopnia, że nie wiedzieli, że mają jeszcze do odjechania jedno okrążenie. Gwizdy na widowni. Ja myślę, że to nie wina żużlowców Pergo, że tak się ta sytuacja ułożyła. Zapisujemy zatem punkty na koncie Okoniewskiego. 3 Śwista, 2 wrocławianie bez punktu, 5-0 dla zespołu gości i w tym momencie 30-23 przewaga drużyny Atlasa zmalała do punktów 7. I wyścig 10. Dariusz Leć, kask niebieski, pierwsze pole startowe. Craig Boyce, kask biały, tor drugi. Robert Sawina w kasku czerwonym, tor trzeci. I Jason Crump, kask żółty, raczej pokrowiec żółty na kasku, tor czwarty tuż przy bandzie. Zapowiada się super interesujący wyścig. Craig Boyce, Jason Crump, jak na razie najlepsi w zespole Pergo. No a Śledź z Sawiną. Sawina zwłaszcza prezentuje świetną formę, Śledź także coraz skuteczniejszy. A więc wyścig 10. I dobrze, bardzo dobry start Śledzia. I na zewnątrz poszedł Sawina, wywiózł nieco Krampa, który został i w tej chwili nie może się przebić nawet przed Boyce'a, więc na czele para zespołu Atlasa, a za nimi dwaj Australijczycy jeżdżący w barwach Pergo Gorzów. Dariusz Śledź, to jest ten Śledź, którego chcą oglądać we Wrocławiu już od dłuższego czasu. Ten, który 3-4 lata temu wygrywał z wszystkimi, także z zawodnikami ze ścisłej światowej czołówki. Być może po dzisiejszym meczu, po dzisiejszym występie uwierzy wreszcie w siebie, przełamie pewien kryzys, przede wszystkim chyba psychiczny. No i stanie się zawodnikiem mocno punktującym dla drużyny wicemistrza kraju. Rozpoczynają ostatnie okrążenie. Dariusz Śledź, trzymający się środkowej części toru, po wewnętrznej jadący Robert Sawina. Nie atakuje kolegi, nie ma to przecież najmniejszego sensu. Trzeci Craig Boyce, czwarty Jason Crump. Szybko odbijają sobie nieoczekiwaną stratę z poprzedniego wyścigu. Wrocławianie wygrywają zatem 5-1.
i po 10 wyścigach 35-24, 11 punktów przewagi drużyny wrocławskiego Atlasa. Za chwilę powtórka startu do wyścigu 10. Dariusz Śledź, 3 ostatnie wyścigi, 3 zwycięstwa, czy jakiś nowy motocykl? Motocykl pożyczony od Mariusza Węgrzyka, właściwie silnik pożyczony od Mariusza Węgrzyka. No, ze swoimi jakoś nie mogę się dogadać, ale cały czas nad nimi pracujemy tutaj wspólnymi siłami, także ja myślę, że niedługo będę mógł wygrywać na swoich. Dzisiaj Dariusz Śledź udowadnia wszystkim niedowiarkom, że jeździć na żużlu potrafi. Ja zawsze wiedziałem, że potrafię. Przepraszam, to jest nieskromne, ale ja w to wierzyłem cały czas i mam nadzieję, że będę to mógł częściej udowadniać tym, którzy stracili wiarę być może. Brakuje już niewiele do zwycięstwa. Czy wy już jesteście przekonani, że tak się stanie, że 2 punkty zostaną we Wrocławiu? Nie, no my jesteśmy pewni od początku, że 2 punkty zostaną we Wrocławiu. Niemniej jednak jedziemy do końca, a chcemy zdobyć jak najwięcej punktów. Poza tym jesteśmy sportowcami, którzy w każdym wyścigu starają się wygrywać. Czyli jeśli dzisiaj wygracie, a jesteście tego blisko, chcecie tym samym dać znać, że będziecie walczyć o play-offy? Będziemy, oczywiście, że będziemy walczyli o play-offy. Tutaj nie ma w ogóle dwóch zdań co do tego. Także jesteśmy na play-offach, zapraszamy na finały wszystkich. Do zobaczenia. Czekamy na kolejne emocjonujące wyścigi w Pana wykonaniu. Dziękuję bardzo. Wyścig 11 z 2 zmianami na torze pierwszym w kasku niebieskim. Andrzej Zieja w miejsce Mariusza Węgrzyka. Tor drugi i biały kask Mariusz Okoniewski za Aschenberga. To już normalne w tym spotkaniu. Jacek Krzyżaniak, tor trzeci, kask czerwony. No i w kasku żółtym na torze czwartym Tomasz Bajerski. Bajerski, Okoniewski, para zespołu Pergo. Zieja, Krzyżaniak to żużlowcy wrocławskiego Atlasu. 11 punktów przewagi gospodarzy. No i teraz szansa dla Bajerskiego, Okoniewskiego na zmniejszenie tej niekorzystnej różnicy, ale co na to Krzyżaniak z Ziejo? Kiepski start Wrocławian, bardzo zły start. Nie najlepszy Ziei, jeszcze gorszy Jacka Krzyżaniaka. No nie może popularny Krzyżak, jak to zwykł określać, Dariusz Leć do rąk gadać się ze swoimi motocyklami. Pracuje na tym Otowajs, pracują mechanicy klubowi. Regin Pedersen, Bogdan Spulny, no i ciągle nic z tego nie wychodzi. A Zieja chyba jednak ten sezon jest niezbyt udany dla młodzieżowca Atlasa. Jeździ gorzej niż w roku ubiegłym. Szczerze mówiąc, podejrzewałem taki rozwój wypadków, że Bajecki z Okoniewskim będą mieli szansę na odrobienie tej niekorzystnej różnicy 11-punktowej. I tak się właśnie dzieje. Kończą trzecie okrążenie. Obejrzał się w tej chwili Okoniewski, Bajerski wyraźnie z przodu. Nie, to Jason Crump, proszę Państwa. Jason Crump, to teraz ja przepraszam, dopiero się zorientowałem, nastąpiła zmiana, rezerwa taktyczna. Tak, zdziwiłem się nieco taką ofensywną, zdecydowaną jazdą, nie w stylu Bajerskiego to był Jason Crump, a więc wygrywa Crump przed Okoniewskim i Krzyżaniakiem 5-1, tym razem dla drużyny gości 36-29, 7 punktów różnicy, czyli o 1 więcej na korzyść Wrocławia niż to miało miejsce w przypadku meczu Gorzowskiego, kiedy to Pergo było górą 48-42. Wyścig 12, więc ostatni przed nominowanymi z udziałem Johna Cooka i Grega Hancocka, para Amerykanów w barwach Atlasa. Kask niebieski John Cook, kask czerwony Greg Hancock, pierwsze i trzecie pole startowe
zespół, czy raczej para drużyny Perygo Gorzów to Rafał Okoniewski w kasku białym i Piotr Świst, żółty pokrowiec na kasku, tor czwarty. 7 punktów różnicy dla gospodarzy, jeszcze niczego nie przesądza. 4 wyścigi do końca, można to spokojnie nadrobić, ale gospodarze ani myślą oddawać pola, chcą po prostu tę przewagę powiększyć. Kuk, Okoniewski, Hancock, Świst i wyścig 12. Świetny start Okoniewskiego, znakomity start Okoniewskiego, fatalny. Obu wrocławian przebił się Piotr Świst, no i to, o czym wspomniałem przed chwilą. Być może emocje zaczną się od początku. Czy raczej walka zacznie się od początku, bo emocje towarzyszyły w pierwszych wyścigach temu spotkaniu. Potem troszeczkę opadły wtedy, kiedy gospodarze mieli już 11 punktów przewagi. Było to po 10 wyścigu, a po 12 może okazać się, że będą to tylko 2 oczka. Zrezygnował z dalszej jazdy John Cook. Hancock chyba już nie ma większych szans, powiem wprost, nie ma już żadnych szans na to, by doścignąć i Rafała Okoniewskiego, który wyraźnie się rozkręca, i Piotra Śwista. Rozpoczęli ostatnie okrążenie. Hancock wprawdzie nie rezygnuje z dojścia Śwista, ale nie ma to szans. Świstek to doświadczony zawodnik, on nie popełni błędu w tak ważnym dla zespołu momencie. 3 punkty dla Okoniewskiego, 2 dla Piotra Śwista, 1 na koncie Grega Hancocka. Bez punktu pozostaje John Cook, 5-1, po raz drugi z rzędu 5-1 dla Perygo Gorzów. Już tylko 2 punkty przewagi gospodarzy, 3 punkty przewagi oczywiście, 37-34. No ale to wróży ogromne, ogromne emocje w końcówce tego spotkania. Było już 12-11 punktów przewagi drużyny wrocławskiej. Teraz zaledwie 3. Pokazujecie, że jesteście zespołem z charakterem. No, trzeba jechać do końca, walczymy. Początek był dla nas nie za bardzo korzystny, ale wreszcie się spasowaliśmy. Tor jest bardzo twardy. Tu się do toru i myślę, że do końca będziemy jechać tak, jak właśnie zaczęliśmy. No właśnie ten środek, ten mecz jest taki nierówny. 5-1 dla gospodarza za chwilę, 5-1 dla gości. Co jest przyczyną takiej nierównej jazdy w waszej drużynie, wszystkich zawodników? Trudno powiedzieć. Nasi zawodnicy chyba oprócz mnie w pierwszych biegach zjechali nowe opony i w tej chwili praktycznie nie mamy na czym jechać. Szukamy kapci, jakie są najlepsze, i myślę, że no, końcówka będzie ciężka, ale będziemy robić wszystko, żeby wynik utrzymać. Tak również myślę, że chyba Wrocław prędzej opony może zjechali, dlatego im lepiej pasowało z początku, a teraz brakuje jednak tej gumy. Zwycięstwo bardzo przybliży was do playoffów. Tak, na to liczymy. Trzymamy kciuki. Dziękuję. Nie wiem, na ile to, o czym mówił Piotr Świst, jest rzeczywiście wykładnikiem tego, co się działo na torze w ostatnich wyścigach. Być może rzeczywiście te zdarte opony powodują, że są problemy zarówno w jednej, jak i w drugiej ekipie. No ale rozpoczynamy 3 ostatnie wyścigi, wyścigi nominowane i gonitwa 13. Kask żółty, pierwsze pole startowe Tomasz Cieślewicz, kask czerwony, tor drugi Mariusz Węgrzyk, kask biały, trzecie pole startowe w miejsce Aschenberga Rafał Okoniewski, taka pokerowa zagrywka trenera Chomskiego, i w kasku niebieskim na torze czwartym Jacek Krzyżaniak. Bardzo wiele zależy od tego wyścigu 13. Jeśli gospodarze myślą o wygraniu meczu, ba, oni marzyli o tym, by wygrać wyżej niż 6 punktami, z całą pewnością nie mogą wyścigu 13. przegrać. Ale wyczuli także gorzowianie, że jest szansa nie tylko na minimalną przegraną, być może jest szansa także na zwycięstwo, a więc z całą pewnością możemy oczekiwać tutaj wielkiej walki i ogromnych emocji. Cieślewicz, Węgrzyk, Okoniewski, Krzyżaniak, wyścig 13. Oby nie pechowy. Fatalnie Jacek Krzyżaniak wystartował, ale za to się wcisnął na pierwsze miejsce po wewnętrznym. Jakieś niesamowite rzeczy się tutaj dzieją. Z kolei Węgrzyk wystartował nie najgorzej, spadł na miejsce 4.
Jacek Krzyżaniak, Tomasz Cieślewicz, trzeci Rafał Okoniewski i ostatni Mariusz Węgrzyk. Okoniewski, Węgrzyk, mówiłem na początku naszej relacji, to chyba dwaj najlepsi obecnie polscy juniorzy, polscy młodzieżowcy. Zdobyli bardzo dużo punktów dla swoich zespołów w dotychczasowych spotkaniach ligowych, no ale dziś wyraźnie im nie idzie, zwłaszcza Węgrzykowi. Chorował w poprzednim tygodniu, walczył z gorączką, no ale wczoraj na memoriale Ciszewskiego spisywał się całkiem nieźle. Wydawało się, że dochodzi do wysokiej formy. Nic z tego. Jest ostatni, nie zdobędzie punktów. Wygra, zapisując 3 oczka na swoim koncie. Jacek Krzyżaniak, rehabilitacja za poprzednie niezbyt udane starty. 2 dla Okoniewskiego, 1 dla Cieślewicza, więc remis w wyścigu 13. 3-3. Przedostatnia gonitwa dnia. John Kupka z czerwony. Pierwsze pole startowe. Robi się już nerwowe, jak Państwo widzą. Odjechał spod taśmy Bajerski. Kask żółty na drugim polu startowym. Piotr Świs w kasku niebieskim na torze trzecim. Greg Hancock i w kasku białym na czwartym polu startowym Tomasz Bajerski. 3 punkty różnicy w dalszym ciągu na korzyść gospodarzy. To doprawdy nikła przewaga, właściwie prawie żadna, wystarczy podwójne zwycięstwo pary Pergo. No i to goście wyszliby na prowadzenie, ale czy para amerykańska John Cook i Greg Hancock do tego dopuszczą? Cook, Świs, Hancock, Bajerski. Emocje sięgają zenitu. Wyścig 14. Dobrze, Cook. Nie najgorzej Hancock, no cóż z tego, skoro Świs na czele, to z tego dla gospodarzy. Znowu źle wyszli spod taśmy Amerykanie, no i będą pewno z sobą walczyli, choć to duże doświadczenie. John Cook zatrzymał się na motocyklu, uderzył w prawą nogę Hancocka i prowadzi Świs, a stawkę zamyka Bajerski. Obejrzał się Cook, zorientował się jak daleko, próbował się zorientować jak daleko jest Tomasz Bajerski, no ale Piotr Świs zupełnie niezagrożony, daleko, daleko z przodu, około 12-15 metrów nad parą wrocławskiego Atlasa, a tę ściga zacięcie Tomasz Bajerski. Na pewno Bajerek nie zrezygnuje do samego końca próby przedzielenia przynajmniej Amerykanów jeżdżących barwą zespołu wrocławskiego. Obejrzał się Hancock, jakby słabł zdecydowanie. Nie ma siły Amerykanin, być może pojedynek w piątek na Wyspach. Wczoraj właściwie ligowy kosztował go wiele. Wyjście z ostatniego łuku, ostatnia prosta, wygrywa Świs. 3 punkty dla niego, 2 dla Cooka, 1 dla Hancocka. Bez punktu Bajerski, a więc drugi z rzędu wyścig nominowany kończy się rezultatem remisowym, czyli 3-3 i 43-40. Ciągle przewaga 3 punktów na korzyść gospodarzy. I o wszystkim, naprawdę o wszystkim rozstrzygnie wyścig ostatni. Tak było też przed tygodniem w Gdańsku, kiedy 3 punktami... Thank you.